Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o naczyniach irygacyjnych, a odcinek się nazywa Lewatywa z koniaku, ponieważ no nie ukrywam, że podobno dobry tytuł to jest połowa sukcesu, więc jak ktoś mówi, wbije lewatywę z koniaku, to wyjdzie mój filmik na YouTubie. Tak się składa, że od wielu lat, jakby to powiedzieć, opróżniam różne mieszkania i spotykam rzeczy, które dzisiaj już w zasadzie odeszły do lamusa. Mam na myśli właśnie te lewatywy, czyli naczynia, które służą do irygacji, po łacinie to się nazywa enema. Jest to bardzo stary zabieg leczniczy. Ojciec medycyny Hipokrates już stosował te rzeczy już w starożytnym Egipcie, w Indiach, w Chinach. 1000 lat przed naszą erą stosowano te zabiegi. Jest to w zasadzie zabieg leczniczy, zabieg wspomagający leczenie, polegający na oczyszczeniu jelita grubego. W szczegóły się nie będę wdawał, ale w każdym razie do dzisiaj jest to też stosowane, tylko te narzędzia do tego służące są już dużo inne. Wezmę tutaj może do ręki taką właśnie typowe naczynie do irygacji. Tutaj do środka wlewamy od litra do dwóch płynu, który się składa z roztworu soli, z roztworu różnych lekarstw. Może tam być oczywiście też olej i przy pomocy tego naczynia, które względem pacjenta podnosimy wyżej lub niżej, mamy większe ciśnienie, które dokonuje oczyszczenia jelita. Oczywiście do tego służy taki wężyk, który jest podłączony do tego naczynia, i różne dziwaczne końcówki. Tak się składa, że te zabiegi bardzo często są zabiegami ratującymi życie. Ja powiedziałem, że lewatywa z koniaku, ponieważ w jednej z powieści przeczytałem, że ktoś narzekający na ogromne bóle podbrzusza właśnie stosował w swoim samoleczeniu lewatywę, której właśnie ten płyn irygacyjny składał się ze sporej części koniaku i to bardzo łagodziło te bóle. Oczywiście chyba jednym z najsłynniejszych ludzi, którzy przeszedł do historii, jest dzielny wojak Schweik, który mówił autor powieści Jarosław Haszek mówił, że żołnierz nie powinien się bać niczego, nawet lewatywy. Czyli ta lewatywa, jakby to powiedzieć, Schweikowi kojarzyła się z czymś niezbyt dobrym. Tak się składa, że mówiłem właśnie o tych końcówkach. Wielu paniom się to będzie kojarzyć zabiegiem porodu. Bardzo często jest właśnie też stosowana lewatywa, żeby oczyścić drogi. Lewatywa była środkiem antykoncepcyjnym, czyli kobiety dokonywały przepłukań i jakby to powiedzieć, chroniły się przed niechcianą ciążą. Tak jak wspomniałem, taki wężyk podłączony, tutaj założony i te różne końcówki powodowały, że to się, że tak powiem, tam w środku wszystko płukało. Najczęściej te płyny były, jak to się mówi, stosunkowo ciepłe, czyli nie przeszkadzało to w organizmie. Proszę zwrócić uwagę na naczynie do lewatywy, które jest tutaj przede mną. W zasadzie to naczynie było inspiracją do powstania tego programu, ponieważ jest to bardzo rzadki przypadek, kiedy naczynie jest sygnowane imieniem, nazwiskiem właściciela drogerii. Tam nawet jest jego adres. W mieście Recklinghausen to są głębokie Niemcy, ale jestem przekonany, że polscy ludzie pracujący na terenie Niemiec przywieźli to do Polski i tak stało się to, że jest to w Lesznie. Są takie naczynia, które mają też powiedzmy troszeczkę inne rozwiązanie, ponieważ jest tu bardzo wygodny uchwyt. Jest tutaj ten wylew do wężyka, a tu jest tak napisane
San Emalia i to jest higieniczne naczynie, znak ochronny. No, specjalnie jakoś zachowała się tutaj ta naklejka. W środku mamy tu taką miareczkę, która pokazuje, ile tego płynu, że tak powiem, weszło w organizm. I to są właśnie takie, o, proszę zwrócić uwagę, dwa różne konstrukcje. Jak weźmiemy tutaj, spojrzymy na sygnaturę, to przed pierwszą wojną światową Peter Westen w Olkuszu w ten sposób tak sygnował swoje naczynia emaliowane, a jak już Olkusz stał się miastem polskim, to mamy tutaj sygnaturę bardzo, bardzo podobną, ale już zamiast tego W jest literka O, czyli powiedzmy w ten sposób możemy rozróżnić, że to jest stare naczynia, to jest już troszeczkę nowsze. No tu na przykład mamy cyferkę 54, czyli możemy wnioskować, że jest z 1954 roku. Oczywiście, tak jak wspomniałem, te naczynia się różnią troszeczkę budową. Tak tu wygląda, że można je było sobie zawiesić gdzieś, czyli powiedzmy nie było problemu i nie był potrzebny ten uchwyt. No i te naczynia, które tutaj pokazałem przed chwilą, to są naczynia emaliowane. Jedna z najładniejszych emali, jakie właśnie posiadam, no to jest ten tak zwany taki marmurek komórkowy i to jest też na pewno bardzo, bardzo stare naczynie. Oczywiście szkło jest bardzo dobrym naczyniem, więc mając tego typu wkłady szklane z końcówkami do założenia wężyka, mamy tego typu naczynia do lewatywy. Tu oczywiście był zakładany dołem ten wężyk. Tu mamy uchwyt wygodny do chwycenia i też jest uszko, że można to zawiesić. No i to jest oczywiście w różnych konfiguracjach. Tu mamy takie ładniejsze, ale również proszę zwrócić uwagę, te wszystkie uchwyty, te wszystkie zamknięcia, to funkcjonuje. No, mam troszeczkę tych właśnie przewodów gumowych, ale z racji tego, że to jest naturalna, to znaczy to jest guma z naturalnym kauczukiem, to po pewnym czasie twardnieje, czyli te wężyki są już bardzo, bardzo kruche, ale na pewno te wężyki, które tutaj trzymałem w ręce, są przedwojenne. No tu kolejne, troszeczkę inne rozwiązanie, inna blacha, ale w każdym razie cały czas mamy te naczynia. Jedynie możemy zwrócić uwagę, że to naczynie ma taką ładną końcówkę wygiętą, a to naczynie już takie jest prostsze, czyli tylko idzie na dół, więc powiedzmy jest to pewna różnica. No, powiem tak, oczywiście, żeby dozować te płyny, stosuje się też takie zaworki stare, które też zakłada się na te przewody gumowe i no tak jak wspomniałem, troszeczkę się tych lewatyw u mnie znalazło z uwagi na to, że nikt tego nie zbiera, nikt tego nie kupuje, a to się po prostu przez lata zebrało, ale jak znalazłem u siebie to naczynie z Recklinghausen, postanowiłem Państwu o tym opowiedzieć. No jest to też zabieg medyczny, który można wykonać samodzielnie i no, tak jak wspomniałem, jest on wykonywany w zaciszu łazienki, w zaciszu sypialni, więc też nie każdy, że tak powiem, miał okazję doświadczyć tego zabiegu lub uczestniczyć w jego wykonywaniu. Także bardzo myślę, ciekawie to brzmi, że może być lewatywa z koniaku. Dziękuję.